Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję monitora bardzo ciekawego produktu Philips, model 284E5. Jest to konstrukcja 28-calowa, ale z panelem NVA. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście tutaj przeze mnie testowane. Zapraszam Was więc na krótki test i recenzję. Przejdziemy do typowego testu praktycznego, takiego króciutkiego tego monitora. Kilka słów na temat specyfikacji technicznej. Przekąt na 28 cali, typ panelu NVA, na rynku możecie spotkać również PVA, natomiast one technologią to jest dokładnie to samo, różnią się w zasadzie tylko dlatego w nazwie, tutaj chodzi o patenty. Ta konstrukcja należy do tak zwanej E-Line Philipsa. Mamy tę konstrukcję oczywiście w rozdzielczości Full HD 1920x1080, standardowe proporcje ekranu 16:9. Ramki wykonane z tworzywa błyszczącego, podobnie jak matryca, co myślę, że widzicie. Niestety nie ma tutaj żadnej powłoki antyrefleksyjnej. Całość jest dobrze spasowana, natomiast niestety możliwości regulacji tego monitora ograniczają się to dość znacznie. Minus 5 stopni i 20 stopni. Szkoda, że nie ma tutaj możliwości ani podniesienia tej matrycy, ani też na przykład bez konieczności ruszenia podstawą odchylenia całości na bok. Przy monitorze tej wielkości 28 cali to już jest jednak stosunkowo duży wymiar. Moim zdaniem by się to bardzo przydało. No jednak nie możemy mieć wszystkiego. Panel NVA łączy w sobie zalety IPS-a oraz TN-ki. Nie inaczej jest również w tym przypadku. 284E5 od Philipsa posiada czas reakcji na poziomie 7,5 milisekundy. Ten taki powiedzmy typowy. Natomiast z aktywną funkcją Smart Response ten czas wynosi zaledwie 4 milisekundy, czyli tutaj już jest bardzo blisko do tych takich bardzo dobrych TN-ek. Co do kontrastu, moi drodzy, tutaj niestety to jest zaledwie 3000:1. Mówię oczywiście o kontraście standardowym, a nie dynamicznym. Wyposażenie w porty, prawdę mówiąc, nie rozpieszcza i spodziewałem się tutaj więcej, nawet dużo więcej po tym monitorze. Idziemy tutaj od mojej prawej strony. Mam przede wszystkim wejście zasilające. Jak widzicie, końcówka niestandardowa, ponieważ ten monitor posiada wewnętrzny zasilacz sieciowy. Dalej mamy wyjście słuchawkowe, audio in standardowy 3,5 mm mini jack, D-SAP i dwa porty HDMI, z czego jeden MHL, czyli tak zwany Mobile HD Link, a właściwie Mobile HD Link. Te porty, moi drodzy, stanowią tutaj podstawę, nie ma poza tym nic więcej. Brakuje mi tutaj chociażby DVI, skoro mamy stary D-SAP, dlaczego nie dać nowego DVI, który jest obecnie najpopularniejszym portem? Brakuje również, moi drodzy, tutaj moim zdaniem również chociaż jednego DisplayPortu. Na pewno wartością dodaną są tutaj dwa 7-watowe głośniki, to jest 7W w RMS. Plecki monitora w większości wykonane są już z matowego plastiku, a nie błyszczącego, jak na ramkach. I w centralnej części znajdziemy tutaj miejsca, które umożliwią nam przymocowanie tego monitora w standardzie VESA. Całość opiera się tutaj na podstawie, która w zdecydowanej większości wykonana jest z tworzywa. Widzimy tutaj tylko cztery przyklejane gumowe nóżki. Moim zdaniem z uwagi na wymiary oraz wagę całego monitora, sama podstawa mogłaby być też troszeczkę bardziej solidna. Do zarządzania menu OSD tego monitora służą nam fizyczne przyciski ulokowane na dole przy prawej krawędzi, natomiast ich opisy znajdują się na froncie. Tutaj również znajdziemy jedną niewielką diodę, która sygnalizuje nam nie tylko pracę monitora, ale również przejście do trybu standby. Menu ekranowe dostępne jest w kilku językach, w tym w języku polskim. Jak już Philips nas do tego przyzwyczaił, całość została pogrupowana w kategorie łatwo dostępne i tutaj konfiguracja, kalibracja tego monitora nie powinna być dla nikogo problemem. Ponadto, korzystając z przycisków, mamy możliwość wyboru dodatkowo szybkich funkcji, m.in. przejście pomiędzy trzema trybami Smart Imaging, niestety tylko trzema, wybór wejścia pomiędzy tymi standardowymi trzema, regulację poziomu głośności, no i oczywiście dojście do samego menu. W trybie standardowym i dodatkowo co do parametrów pracy przy podświetlaniu 80%, kontraście 50%, wyłączonym Smart Response oraz wyłączonej funkcji Smart Contrast, pobór prądu z gniazdka nie przekracza, jak widzicie, 30 W.
Ja zdaję sobie doskonale sprawę, że to może być teraz niewidoczne, natomiast z moich testów wynika, że nie ma tutaj drastycznych różnic w równomierności podświetlania tej matrycy. Zrobimy sobie teraz kolejny test, czyli kąty widzenia. W tej chwili kamerę mam umieszczoną na wprost monitora dokładnie i kąty według producenta 176 stopni, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Zacznijmy najpierw od dołu. Zwróćcie przede wszystkim uwagę na ciemniejsze miejsca. Czy tutaj ta czerń będzie nam uciekała do szarości, czy nie. Ok, jedziemy sobie w górę. I na boki. Jeden bok. I drugi bok. No tu jesteśmy tak z boku monitora, że nic praktycznie nie widać. No i gry. Mam nadzieję, że tutaj będzie cokolwiek widoczne. Nie da się ukryć, że to nie jest monitor, który jest stworzony dla graczy. Mamy tylko 60 Hz. Mamy ten czas reakcji na poziomie maksymalnie 4 milisekund. Natomiast w takim predefiniowanym trybie ustawień to jest wybór szybki. No, prawdopodobnie on będzie odpowiadał troszkę dłuższej wartości niż tylko zaledwie te 4 milisekundy. Natomiast grać się da, ale nie jest to konstrukcja ewidentnie dla graczy. I czas na kilka słów podsumowania. Philips 284E5 jest monitorem, który można nabyć za cenę już niecałych 1200 zł. Co za to otrzymujemy? Przede wszystkim produkt o przekątnej 28 cali i rozdzielczości Full HD. Odświeżanie 60 Hz, czas reakcji od 7,5 milisekundy do 4 milisekund oraz panel NVA. Na wyposażeniu znajdziemy również port MHL, który umożliwia nam tutaj łączenie, oczywiście z zastosowaniem całej tej technologii, o czym wcześniej już pisałem, w obrazu na przykład z telefonu, z tabletu, bez straty jakości, w jakości również 1080p, z dźwiękiem oczywiście nawet 7.1 na tym monitorze. Oczywiście 7.1 na tym monitorze dostępne nie będzie, ale sama funkcja MHL takie możliwości oferuje. Moi drodzy, jakość obrazu jak najbardziej na plus, czerń są głębie, biel jest jasna, tym bardziej, że mamy tutaj to podświetlanie wide LED. Całość prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Kąty, o których pisze producent, czyli 176 stopni w pionie, jak i w poziomie, moim zdaniem są tutaj jak najbardziej na realnym poziomie i nawet siedząc tutaj bardzo mocno z boku tego monitora, widzimy wszystko bez praktycznie śladu zmiany jakichkolwiek barw, a te najczęściej występują tutaj zwłaszcza przy ciemnych obszarach, czyli podczas oglądania filmów często ta wada się ujawnia i ten monitor jest tego pozbawiony. Niestety, ale to nie jest konstrukcja idealna. Przede wszystkim sama postawa, moi drodzy, mogłaby być solidniejsza, chociaż całość stoi tutaj dosyć dobrze, no to mamy w większości jednak tworzywo i tylko cztery nóżki, można to bez większych oporów przesunąć. Niestety całość nie ma również możliwości dużej regulacji, zaledwie odchylenie w dół lub w górę minus 5-20 stopni, to nie jest dużo, to jest zaledwie standard. Moi drodzy, niestety, ale tutaj również zastosowano na wykończeniu, na ramkach tworzywo czarne błyszczące, co nie sprzyja utrzymaniu tego monitora w czystości. Same ramki natomiast są stosunkowo cienkie, i tutaj nie powinno być problemu, jeżeli ktoś również ten aspekt bierze pod uwagę przy wyborze monitora. Przyciski są fizyczne, dioda nie świeci zbyt mocno, jak najbardziej na plus. Niestety, ale wyposażenie w porty moim zdaniem na minus, ponieważ w monitorze za tą cenę powinien być przynajmniej jeszcze jeden port DVI z tych standardowych używanych nawet zamiast DSAP. Wątpię, żeby ktoś, kto kupuje monitor za prawie 1200 zł, podłączał go jeszcze portem analogowym. Duży plus również za głośniki, ponieważ tutaj mamy dwa, ale aż 7-watowe głośniki. To jest dużo stosunkowo jak na głośniki wbudowane w monitor. Tym bardziej, że jak pokazały testy, oferują one zbliżoną jakość dźwięku do takich najtańszych komputerowych głośników, które możemy nabyć osobno za 20-30 zł. Moi drodzy, ten produkt moim zdaniem otrzymuje zasłużone 4,5 gwiazdki. Nie jest to produkt idealny, ale jak najbardziej godny polecenia. I tym podsumowaniem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach.